Cześć moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Twój jednoślad zanim zepsujesz, bo chyba tak trzeba by kontynuować ten niekończący się, że tak powiem, tytuł Never Ending Story, tak? Co się nazywa? Niekończąca się opowieść, moi drodzy. O czym dzisiaj? O tym KTM-ie XC Freeride elektryku, gdzie wyskakiwał nam błąd 51. Naprawiłem ten pojazd, chodzi, za chwilę wam pokażę. Mam to złożone, moi drodzy. Wybaczcie, że nie nagrywałem filmu z naprawy sterownika. Przy naprawie tego sterownika naprawdę towarzyszyło dużo emocji. Negatywnych, pozytywnych itp. Rozebranie takiego sterownika graniczy z cudem, naprawdę. Trzeba się wykazać nie lada pomysłowością, żeby to po prostu rozebrać i potem to złożyć, prawda? Ponieważ są zgrzewane wysokoprądowe łącza, więc musiałem to porozpinać, z powrotem znaleźć pomysł na to, jak to pospinać, nie mając zgrzewarki do tego, żeby to naprawić. Przepraszam za kaszel. Coś mi siadło, ciastko jadłem, jakiegoś jeżyka. Powiem tak, motor jest, jak z tego co pamiętam, z 22 roku. Zresztą potem to jeszcze sprostuję, bo musiałbym to sprawdzić. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Moi drodzy, kod 51, kod błędu 51. 5 mignięć tej żółtej kontrolki i potem jedna po sekundowej przerwie. To jest kod 51. Serwis manual mówi, że błąd komputera ECU. Powiem wam tak. Kojarzymy wszyscy firmę KTM z solidnych konstrukcji, głównie specjalizujących się w enduro i to dobrych enduro, ale powiem wam, jakość lutowia i lutowań w sterowniku pozostawia troszeczkę do życzenia. Nie chciałbym powiedzieć wiele, nie chcę się narażać, ale skoro ktoś... Bo głęboko, powiem tak, głęboko czytałem temat przez... Ten motor u mnie stoi długo, bo chyba od zimy czy od jesieni. Przez kilka miesięcy bardzo długo czytałem na temat tych elektrycznych motocykli i okazuje się, że niektóre egzemplarze potrafiły się już uszkodzić po pierwszych 30 minutach jazdy, sobie wyobraźcie. Wyskakuje błąd 51, błąd komputera, że uszkodzony jest ECU. Jest koniec, motor stoi. Instrukcja serwisowa mówi, instrukcja użytkownika mówi, żeby wyłączyć kluczyk, włączyć ponownie, powinien być OK, jak nie pomoże serwis. Więc moi drodzy, no, gdyby chcieć jeszcze naprawić to potem za jakieś pieniądze i wymienić ten sterownik na nowy, sam sterownik kosztuje 3000 euro, patrzyłem, także no, chyba nie sam sterownik, tylko z całym silnikiem trzeba go wymienić. Zobaczcie. Ta cała jednostka, to jest sterownik i jednostka napędowa z baterią, bo bateria jest tutaj, zobaczcie, wyjąłem baterię, tak jest taka potężna bateria, ona waży chyba powiem wam, ze 40 kg, sporo waży, bo musi generować potężny prąd i napięcie koło 200 V, jak z tego co pamiętam, to tutaj pisze chyba nawet, high voltage. Zobaczcie, to pracuje na napięciu 260,2 V, 3,8 kWh, 15 A maksymalny prąd. Także słuchajcie, no, 3000 euro, żeby naprawić to, no to tak wygląda cały silnik, chłodzony cieczą, oczywiście tutaj jest pompa elektryczna. Co mogę jeszcze powiedzieć, no... Udało mi się to naprawić, bo zimnych lutów było mnóstwo. Poprawiłem wszelkie zimne luty. No i sprawa wyglądała tak, że po zamontowaniu tego sterownika w dalszym ciągu mi nie działał, ale nie miałem już błędu 51. Miałem inny błąd. Więc znowu wyciągnąłem ten sterownik. Znowu go musiałem rozebrać i znowu sprawdzić zimne luty. Poprawiłem jeszcze raz wszystkie luty i udało się, moi drodzy. Pracy jest naprawdę dużo, sporo, ale udało się, motor jedzie. Nie ma błędów, wszystko działa, jest ok. Także no, tak mówię, no kurczę, nie wiem dlaczego taka prestiżowa marka, taka potężna firma ma pecha na to, że tak to się dzieje, a nie inaczej. Nie wiem, gdzie są te sterowniki produkowane, nie chcę zgadywać. Może wy wiecie, gdzie są produkowane, to mi powiedzcie, bo ja z tym motocyklem mam pierwszy raz styczność, to mówię od razu. Z racji tego, że naprawiam elektronikę, podjąłem się tej naprawy. Także no, jeśli macie zepsutego KTM-a, a nie ma gwarancji, zapraszam. Jeśli byście zechcieli. Ten motor do mnie przyjechał z Austrii, także kawał drogi przeleciał. Pozostało mi go poskładać, muszę tutaj jeszcze oczyścić. Już na nim jechałem. Oczyścić tutaj wszystko z silikonu, nowe szczelniwo nałożyć. No i poleci do klienta. Do klienta już dzwoniłem. Tutaj jeszcze mam taką trochę roboty, bo muszę kierunkowskazy podokładać, takie różne rzeczy. Bo on chyba jest z homologacją na drogę, z tego co... Nie wiem, nie wnikam. Dobra, nie wnikam. Nie chcę bzdur opowiadać. Także widzicie, moi drodzy, da się to zrobić. Ja powiem też, naprawa nie była tania. Tylko tyle mogę zdradzić. KTM jeździ, spróbuję, jak będzie pogoda, spróbuję nagrać film z tej naprawy, z tej jazdy próbnej, żebyście mogli zobaczyć, że to naprawdę jeździ, że ja to naprawiłem, no że to działa. Nie było prosto, naprawdę bardzo, bardzo żmudna robota przy tym sterowniku, przy rozbieraniu tego sterownika masakra. Nie życzę nikomu, no ale ludzie uparci dają radę, także myślę, że jest ok. Dobra, ja biorę się za złożenie tego wszystkiego w całość, postaram się jakiś filmik nagrać z GoPro na kasku, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, zapomniałem powiedzieć, moi drodzy, to jest to, że szczelność tego układu nie jest perfekcyjna, mimo to, że jest tutaj, zobaczcie, nałożone szczelniwo, po prostu gdzieś musiała dostać się wilgoć, ponieważ wilgoć też zabiła ten sterownik. Podejrzewam, że to było głównie spowodowane tym, że gdzieś dostała się jakaś wilgoć, nie wiem, nie mam dokładnych informacji, ile tu motogodzin jest przejechane na tym pojeździe, ale sądząc po zużyciu opon naprawdę dużo, właściciel miał naprawdę dużo szczęścia, jeśli chodzi o to, że to tyle wytrzymało. Dobra, ja składam, jak wcześniej powiedziałem, i zobaczymy, jak to jeździ. Tak, teraz, moi drodzy, montuję zestaw, który pozwoli nam tym motocyklem wyjechać na drogę. Ja nie wiem, czy ten motor ma homologację drogową. Nie wgłębiałem się, dlatego mówię, że nie wiem. Żeby było jasne, żeby mi ktoś nie zarzucił, że głupoty gadam. A podejrzewam, że mam, skoro ktoś dokupił sobie zestaw gotowy. Zobaczcie, ja to już zacząłem wkręcać, tu jest kierunkowskaz, przerywacz kierunkowskazów. Gdzie on tu jest? Gdzieś tutaj jest, gdzieś go przecież wpiąłem, już mi uciekł. Taki malutki piczki, o, przerywacz kierunkowskazów, wszystkie niezbędne części montażowe, blaszka do montażu tego, że przerywacza, nakrętki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takim zestaw chyba można w KTM-ie kupić, oni to chyba dają. Także jak to założę wszystko w całość, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ok, skończyłem już pracę wymiany, znaczy montażu lusterek i kierunkowskazów. Niestety właściciel nie otrzymałem od właściciela pełnego tego zestawu, ponieważ już wam pokażę, o co chodzi. Jak widzicie, są kierunkowskazy, lusterka, mocowania na lusterka, które osobno się kupuje i się je tutaj przykręca. Kierunkowskazy działają, zobaczcie. Prawy, lewy. Minusem tego motocykla jest, moi drodzy, ta żarówka tutaj zwykła, która ma pobór. Naprawdę ma straszny pobór prądu. 4,75 ampera pobiera prądu ta żarówka. To jest żarówka halonowa. Moi drodzy, no nie wiem, ten motor kosztuje średnio 58 tysięcy, 57 700 na Allegro widziałem, na stronie KTM-a widziałem za 58 600 rok 2023. Za te pieniądze myślę, że mogłaby tu być zastosowana śmiało żarówka LEDowa, która zmniejszyłaby nam pobór prądu do jakiegoś 1,5 ampera, powiedzmy góra 2 amperów, ale już mamy 2 ampery, a nie prawie 5, co jest bardzo prądożernym urządzeniem, jak wiecie, a w elektrycznym pojeździe liczy się to, żeby zużywać jak najmniej prądu, a jechać jak najdłużej i jak najszybciej. Oczywiście żarówka tylnego światła jest LEDowa. Włączę, zaraz Wam to zademonstruję. Żarówka tylna jest LEDowa i to się chwali. Właściciel nie dostarczył mi jeszcze takiego noska. Tu powinien chyba być nosek z błotnikiem, gdzie powinienem mieć możliwość zamontowania tych dwóch kierunkowskazów i lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej. No i całą wiązkę wpina się, moi drodzy, już pokazuję. Całą wiązkę podpina się do tej kostki. Tam jest kostka czteropinowa, do której wpina się tą wiązkę z tylnych lamp i wszystko sobie działa. Zauważyłem fajną rzecz. Tu jest chyba bateria słoneczna, przez którą ładuje się akumulator zawarty w tym pojeździe, ponieważ on niezależnie działa, jak wyłączymy pojazd, zasilanie. Jak to zgaśnie, wystarczy troszeczkę przeprowadzić ten motocykl, on zaczyna czytać z koła i od razu nam tutaj wyświetla. Moi drodzy, plusy takiego motocykla, fajny, bo elektryczny. Według mnie, czy ja bym kupił? Ktoś na pewno zapyta. Nie wiem, czy bym kupił, nie wiem, musiałbym być strasznie, że tak powiem, najarany może, ale nie, chyba nie dałbym 60 prawie tysięcy za taki motor, który zresztą jest bardzo awaryjnym motocyklem. Mówię to z przekonaniem, ponieważ po 30 minutach jazdy, jeśli takie coś się psuje, to nie jest dobrze na motocykl tej rangi i motocykl za tą cenę. To jest cena już, powiedzmy, średnio dobrego samochodu można kupić. Moi drodzy, jeszcze test na drodze, zobaczymy, co nam to pokaże. Tak, moi drodzy, to pojeżdżone, chociaż wam powiem, w takim ubraniu na krosie po lesie to ciężko. Nie wiem, czy jestem dobrym recenzentem, postaram się to zrobić jak najlepiej, moi drodzy. Motor jest bardzo przewidywalny. Co to według mnie oznacza? Bardzo dobrze reaguje na każdy ruch manetki gazu, przyspieszenia. Naprawdę można go wyczuć. Będziecie może to na filmie widzieli w niektórych momentach, widzieliście to. Przyspieszenie jest bardzo fajne. Jak silnik się rozgrzeje, zauważyłem, silnik ma troszeczkę więcej mocy, aczkolwiek no, może to wynikać z konstrukcji silnika i tak dalej, i tak dalej. Jeździłem chyba dobre 20 minut, powiem wam szczerze, i bez przerwy, jak widzieliście, prawie była pełna para. Akumulator ani o kreskę nie zszedł. Jedno, co mi przeszkadza w tym motocyklu, za duży kąt natarcia widelca przez niego. Jest bardziej pionowo postawiony, co bardzo utrudnia jakieś podjazdy na takich muldach, gdzie ten motor po prostu, no, źle mi się jedzie z takim widelcem. Krosy, które mają bardziej wysunięty do przodu widelec, całkiem inaczej się, uwierzcie mi, prowadzi. Nie jestem specjalistą od jazdy w terenie, chociaż kiedyś się jeździło, ale jak byłem młody, ale to nie było takich sprzętów. Ale wiem, że motocykle, które testuję z takim widelcem bardziej wyrzuconym do przodu, lepiej się prowadzi na jakichś takich, że tak powiem, muldach, takich kolejinach i tak dalej. Tym się źle jeździ. Może to też dlatego, że ja dawno nie jeździłem w terenie. Ręce mnie dosyć teraz bolą. Na pewno jutro odczuję. I tyle. No, co mogę powiedzieć? Motor działa, nic się nie dzieje. Żaden kod nie wyskoczył. Hamuje, skręca. Wszystko działa. Czy mogę polecić ten motor? Polecę ten motor. Bardzo dobrze jeździ. No. Oczywiście ciśnienie, które jest teraz w oponach, nie jest przeznaczone na teren, bo powinno być niższe. Jest wysokie ciśnienie, więc te opony też się nie trzymają tak, jak się powinny trzymać. Ogólnie motor dla mnie na plus, tak mówię, bardzo dobrze przewidywalne, manetka przyspieszenia gazu, ile się doda, ile chce się dodać, i czujecie, że ten motor ma tyle jechać, to on tyle jedzie, naprawdę, uwierzcie mi, tak jak w motocyklu spalinowym. Nic zaś nie jest, moi drodzy. Jeśli wam się ten film podobał, oczywiście proszę łapkę w górę. Jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał, o informacjach o kanale macie link do tego, gdzie można nas wspierać. Można to zrobić blikiem. Możecie wpłacić chociażby złotówkę. Także wszystko mile widziane. Moi drodzy, nie wiem, recenzentem nie jestem może najlepszym, ale to, co ja mam, moje odczucia, co zobaczyliście tam na tym filmie, myślę, że to wam da jakiś obraz na ten motocykl. No, nie jest zły, ma przyspieszenie, maksymalna prędkość na prostej to jest 81 km na godzinę do 82, pod lekką górkę to jest 61, 63 do 65. No wiadomo, to jest elektryk, w miarę jazdy tym motocyklem zawsze ten akumulator słabnie, ale jeździć się da. Wielki plus tego motocykla jaki? Wszyscy wiemy? Możemy legalnie wjechać do lasu, nie jest spalinowy, więc to jest taki wielki plus dla osób, które lubią jeździć w lesie. Nie wiem, czy jest jakiś zakaz wjazdu motocyklem elektrycznym. Ogólnie z lasu możemy korzystać chyba wszyscy, bo to jest państwowe. Jeśli państwowy, to jest też nasze. No wiadomo, nie możemy tego zaśmiecać ani poruszać się pojazdami spalinowymi, ale to jest pojazd elektryczny, który nie emituje żadnych, że tak powiem, złych spalin, więc myślę, że możemy legalnie nim jeździć po lesie. I to jest chyba ten największy plus tego motocykla, moi drodzy. Jest mocny, jest lekki, jak na motocykl, nie wiem ile on waży. Powinienem to oczywiście sprawdzić, wam powiedzieć, ale sprawdźcie sobie, wpisując w internecie markę tego motocykla, na pewno znajdziecie. Cena, już powiedziałem, około 58 tysięcy złotych. Nie wiem, czy bym zapłacił tyle za ten motor, wolałbym sobie kupić coś innego. Każdy ma jakieś swoje, że tak powiem, hobby i próbuje to wykorzystać. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, sezon już się zaczyna, lewa w górę, naprawdę zapraszam, subskrybujcie mój kanał, macie ochotę, wspierajcie, pozdrawiam serdecznie wszystkich, moi drodzy, i do następnego filmu.